24 dzień lipca, środową porą gościmy w Raciborzu i mój kolejny gość, pan Stanisław Janik, wiceprezes zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Uśmiechnięty. Słońce nie przeszkadza. Już po wakacjach? Jeszcze przed, ale oczywiście każdy dzień, jeśli jest ładna pogoda, to można wykorzystać. Nie muszą być jakieś określony urlopy. No właśnie, mówimy też sporo o naszym Dobru naturalnym, jaką jest woda, z jakością wody jest różnie. Natomiast, co by nie powiedzieć, Racibórz to ważna data na mapie wodociągowej Rzeczpospolitej Polskiej, chociaż wtedy jeszcze pod zabarami, rok 1874. Okazuje się, że tutaj, w Raciborzu to powód do chluby nie tylko historycznej, bo to jest chyba najstarsze sieć wodociągowa, jeśli się nie mylę, tak? Zgadza się. Tym się różnimy tutaj od większości miast Górnego Śląska, że Racibórz został bardzo szybko zwodociągowany. Tak jak pan tu wspomniał, rok 1874 to jest data, kiedy została podjęta decyzja o budowie centralnego wodociągu, który znajduje się na ulicy 1 Maja i od tamtego czasu po prostu już już jest zbiorowo zaopatrywany w wodę pitną, z ujęć wód podziemnych. No właśnie, co z tą wodą? Rzecz ważna, ponieważ y, okazuje się, że y, przez te różne prace, różne działania, ale również a, y, pewne historie związane z melioracją, z melioracją w latach 70., -tych, 80., -tych, a potem 90., poziom wód gruntowych się y, opada. Czy podobna sytuacja? Podobną sytuację mogą zaobserwować mieszkańcy Raciborza, czy również pan, jako wiceprezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jeżeli tak, no to co robicie w tej kwestii, aby było lepiej? Na przełomie tych 22 lat pracy, jak pracuję w wodociągach, to zaobserwowałem takie dwa etapy. W 1997 roku, jak się przyjąłem, to, to były takie lata, kiedy ten poziom wód gruntowych znacznie wzrósł i w tej chwili właśnie są następne lata takie suszy i tu widzimy wyraźne, wyraźne jakby tendencje już e, delikatnego spadku lustra wody, czyli można powiedzieć, że musimy trzymać tak e, wszystko tutaj e, w ryzach, żeby po prostu obserwować. Na razie nie ma nie, takich niepokojących bezpośrednio zjawisk, które wiąże się z tym, że jest gwałtowny spadek lustra wody. To na szczęście nam jeszcze nie grozi i to nas rozróżnia od wielu miast polskich, gdzie ten rok i ostatnie lata ewidentnie pokazały, jak to jest ważne, że to co nam się wydaje, że woda musi być w kranie niekoniecznie. Niekoniecznie widzimy w wielu miastach zaczyna być ograniczane dostarczanie wody. Na razie chwilowo, godzinowo, dwugodzinnie dwu różnie, różnie to wygląda w różnych miastach. U nas jeszcze tego niepokoju nie ma. Te nasze warstwy wodonośne są dość dobrze zasilane, jeśli chodzi o poziom wodonośny? No to w związku z tym pytanie, bo dzisiaj pani Linda Hoffman się pojawi w naszym studiu przy raciborskim rynku podczas podróży radia wnet będziemy opowiadać o suchym zbiorniku. Racibórz dolny. Jaka jest pana opinia? Tak osobiście powinien być to ten suchy suchy zbiornik zabezpieczający na wypadek tego, co chociażby przeżywaliśmy w 1997 roku, o czym opowiadaliśmy w mediach w całej Polsce. Czy jednak powinien Pana zdaniem być to zbiornik retencyjny? Temat jest bardzo trudny. Wiadomo, na wstępie został zaprojektowany jakiś suchy zbiornik i nie da się od razu tak zmienić, żeby po prostu użytko, użytkowość tego zbiornika w krótkim czasie jakby przeprojektować, ale w przyszłości powinien być to zdecydowanie zbiornik mokry. Może nie ze względu również głównym elementem to jest zabezpieczenie miasta i całego dorzecza tutaj górnej i dolnej Odry, miast, które są położone od Odrą przed powodzią ale tak jak mówię w przyszłości powinien być to zbiornik mokry ze względu na to żeby tą wodę retencjonować ja, ja bym chciał tu również e, powiedzieć że to nie chodzi tylko o sam zbiornik każdy indywidualny odbiorca czyli mieszkańcy, którzy budują domy, powinni się zastanowić jak retencjonować tą wodę, czyli tą wodę deszczową, żeby gromadzić, e, przesączać do gruntu, nie przebrukowywać wszystkich placów. To jest takie u nas bardzo jeszcze w młodym Polsce, że po prostu jak ktoś ma jakąś nieruchomość, wokół wszystko przebrukuje, jest szybki spływ wód do kanalizacji, tą wodę, która po prostu spada, tą wodę deszczową, powinniśmy retencjonować również indywidualnie nie tylko jako zbiornik główny. Powiedział wiceprezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu, bo Radio Wnet tutaj dzisiaj gości. Pan Stanisław Janik, no to na koniec jeszcze, bo w wielu miejscach Polski mieszkańcy miast, regionów często narzekają na stan wody pitnej. A jak jest w Raciborzu? Bo tak, no bycie najstarszym, z wodociągowanym miejscem na mapie Polski zobowiązuje, więc jak z tą jakością, panie wiceprezesie? Przez 22 lata mam taki pryzmat te e, spostrzeżenia. Jeśli chodzi o jakość wody, bo wiem, jak wyglądało to w latach 90., kiedy byliśmy bardzo takim niedofinansowaną firmą, gdzie jeszcze wszystkie inwestycje stały przed nami, a powód spowodowała, że byliśmy bardzo zniszczonym zakładem. I wtedy ta jakość wody nie spełniała takiej roli, że można było ją po prostu takiej jakości, żeby można było ją po prostu z kranu pić. Przez ostatnie 15-20 lat zrobiliśmy tak dużo inwestycji, jeśli chodzi o uzdatnianie wody, pobór wody, zabezpieczenie tej wody, ciągłość dostawy, że w tej chwili możemy ją pić prosto z kranu. Jest to bardzo dobrej jakości woda podziemna, niechlorowana. To nas rozróżnia tutaj od Górnego Śląska. Eee, wodę po prostu pod, podlega tylko dezynfekcji awaryjnie. Jak widzimy, że coś niepokojącego się dzieje, to zaraz włączamy, żeby bezpieczeństwo było zachowane. Ale jeśli chodzi o. Czy można tą wodę pić prosto z kranu? Jak najbardziej. Jest to woda bardzo do, dobrej jakości, średnio zmineralizowana. Proces uzdatniania jest bardzo prosty: przez piaski, nie ma żadnych dodatków chemicznych. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, piję taką wodę i edukujemy tutaj mieszkańców, szczególnie ci na mieście. Ci na mieście się nie boją. Dzieciaki, szkoły podstawowe, e, zabudowaliśmy źródełka wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i nie mają zachowań. Piją wodę prosto z kranu. Gdyby Państwo mogli zobaczyć, a pewnie zobaczycie to, bo Konrad Tomaszewski czuwa, aby naszych gości nagrywać cyberprzestrzeni i przesyłać się do Warszawy, był uśmiechnięty. Pan Stanisław Janik, powiem tak, wczoraj piłem. Tę wodę skranu dzisiaj rano podobnie i potwierdzam, a przy okazji pozdrawiam naszych gospodarzy klub MKZ Unia Racibórz Zapaśnicze Serce Polski. No i właśnie tam tę wodę skranu piłem. Dziękuję pięknie za rozmowę i spotkań. No i cóż, niech ta woda będzie jak najlepsza i smakowała wszystkim nie tylko Racibożanom, ale również turystom, którzy tutaj się pojawią. Dziękuję pięknie. Dziękuję również.